Kurde, powiem wam widzowie, masakra, tu nawet z tego okna nic nie widać, zobaczcie, tylko jakieś góry, tu jakieś drzewa, no i zaobserwowałem tu kawałek drogi, ale totalnie nie wiem gdzie to jest, no myślę, że tam a mojemu adwokatowi i tak dalej podadzą jakieś namiary jak tu dojechać, no ale szczerze mówiąc to wygląda jak jakaś potajemna baza. Jakieś potajemne więzienie, zobaczcie jaka tam góra jest, kurde. A przecież my tu na Podlasiu mieszkamy, tu gór nie ma. A tam zobaczcie też jakiś budynek na górze. Nie wiem co to jest. W ogóle zobaczcie jakie to są karygodne warunki. Tu... Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko siedząc obok nauczyciela. Spójrz, ściągę w długopisie, widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. O, patrzcie, już łazi. Dobra, nie będę mogła do was gadać tak bezpośrednio, bo on tu łazi, sprawdza, drań. Dobra, idźcie do mnie, cicho. Pani Janino. Tak, dzień dobry, no. Tak, za chwileczkę będzie adwokat do pani. Ja za moment otworzę drzwi. Ale pani od kogo? Wójcie? Ten adwokat to od tego mojego kolegi? Tak. Od takiego jakiegoś, nie wiem, anonimowy. Już nieistotne. Jakiś adwokat do pani po prostu. No, mnie to już nie interesuje, kto to załatwił. Ale tak, otworzę teraz i przedstawię instrukcję. Jeżeli pani nie zastosuje się do instrukcji, będę oczywiście strzelać. Na luzie, ja będę tam się stosowała. Pani... Otworzą się drzwi, drzwi mają się otworzyć do końca. Wtedy robi pani dwa kroki do przodu i staje pani tutaj przed drzwiami, tak jak ja, i nie rusza się do momentu, ja po panią nie przyjdę. Zrozumiano? Zrozumiano, kapitanie! Dobrze, w takim razie proszę. Na spokojnie damy radę. Nie, słuchajcie, postaram się nic nie odwalać. Dobra, niech się otworzą do końca. Dobra, wychodzimy, dwa kroki. Raz, dwa, stoję, nie ruszam się. O, zamyka, dobra. Czekamy, niech udzieli nam kolejnych instrukcji, no. Dobrze, teraz proszę iść przede mną, będę kierować. Schodzimy po schodach na dół. Dobrze, tutaj, o. Tak, okej. Tak, idziemy prosto. A czemu tu jest napisane report your cellmate in $5? W sensie co? Podpierdziel swojego kolegę z celi, zarób 5 dolców, tak? To dajcie mi kolegę do celi, ja będę konfidenci. Co? Kurde, ja się rozpierdzielę, raz na 8. Dobra, bez odegadek. Dobra. Idź mi na prawo, są otwarte, proszę otworzyć. Dobra, i co, i tu mam zamykam czekać? Zamykam panią tutaj w tym pokoju, tam są drzwi zamknięte, tutaj również. I pani tutaj czeka cierpliwie na adwokata. Dobra. Rozejrzyjmy się, a dobra, kamera jest, okej. I oni pewnie tam mają na kamerze mnie. Jo, patrz, tam monitory są. O, tam nawet gościa w celi widać, zobaczcie, czekajcie, spróbuję wam przybliżyć. O, to jakaś, ty, to jakaś baba też, nasikane na podłogę, ja pierdykam, ale jaja. Cyrki, widzowie, cyrki tu się dzieją. W ogóle patrzcie, jakim ten tapcian jest w stanie. Ja pierdziela, ja żem ostatnio na nim siedziała. Nawet żem uwagi nie zwróciła. No i co, i teraz? Będzie tu oczekiwanie na tego mojego adwokata pewnie. Kurde, to też zobaczcie, że oni jakieś tam układy mają. Wcześniej już się dowiedzieli, że adwokat jedzie, że tu, że tamto. O, coś się dzieje. Chyba... Tak jakby helikopter jakiś startował. A czekajcie, coś tu, jakieś drzwi słychać, ktoś tu łazi. Coś tu jest, jakaś sytuacja niepewna, za przeproszeniem. Dzień dobry. Dzień dobry. Hej, dzień dobry. Dzień dobry pani. Jarosław Brzęczyszczykiewicz, witam. Pan się tak nazywa? Tak, podobne nazwisko. I mnie w sumie też do Jarka, bo my się takiej zapoznaliśmy. Wie pani co, głupio sytuacja w sklepie, żeśmy się poznali i tak jakoś później się zachowaliśmy. I się okazało, że tak samo imię i nazwisko mamy. Dobra, koniec proszę końców. Pani, ja może by ty tak postoję sobie, bo... Ja usiądę sobie, pan pozwoli. Dobrze, ja postoję, bo tutaj jechałem troszkę do pani. Miałem 200 kilometrów, także troszeczkę... Dobra,
Panie! Ja panu nie ufam, że pan żyć jest od Jarka. Ja muszę przedstawić się. Zróbmy test, okej? Dobrze, dobrze. Kim jest Jarek? Ale jak to kim? Że nagrywa filmy, tak? Tak. Filmikiem. Tak, dobra. Jaki ma kombajn? Bizona. Gadałem z nim, to bizona kupę. Rozwalił mu się ten bizon teraz. Chyba do mechanika oddał. A to akurat... Nie wiem, czy do mechanika oddał. Wiem, że się rozwalił. A no, dobra. Gadałem. A jakim jeździ samochodem? Emko, taką czerwoną z czarną maską i felgi teraz ma zrobione tak fajnie, negatyw zrobiony. Felgi kurde, takie no białe. No dobra. Użył osiemnastki. Jeszcze... Jak się nazywa jego kobieta? Jarosław nie ma kobiety. A, błąd! Pierwszy błąd! I dlatego panu nie ufam! Nie ma. Nie, pani nie jest jego kobietą, jeżeli o to chodzi. No, bo tak też Mirosław mówi, to? Że pani lubi to tak przedstawiać. Aha, okej. Okay. Okej, okay, super! Dobra. Kto kupił od Jarka pole? No pani Janina chyba tak kupiła teraz jakoś pole, żeby gospodarstwo pobudować? No dobra, ufam panu. Dobra, czego pan przyjechał? Jak da się zrobić pani... coś z tą sytuacją? Proszę mi powiedzieć otwarcie. Prosto z mostu. Powie pan mi z mostu. Powiem pani prosto z mostu, jeżeli będzie pani ze mną szczera, no tutaj jakoś postaramy się zadziałać. Z tego co Jarosław mówił, to no, też dokładnie nie wie o co chodziło, tam jakieś zarzuty, tutaj też rozmawiałem z policjantem, jakieś są zarzuty. Proszę pana, głównie, nie, chodzi wie pan o co? Ja panu powiem, ja to panu zobrazuję. Chodzi o to, ja byłam na podwórzu, czyściłam rozrzutnik z gnoju, rozumie pan? Rozumiem. Ja tu na pana przybliżę, poczeka pan. Czyściłam rozrzutnik z gnoju. I usłyszałam, proszę pana, bzdęk. Huk. Okay. Że tak powiem, szelest. Szelest, nazwijmy to tak. Ja się odwracam, okay. A tu ląduje helikopter. Pan rozumie? Helikopter ląduje. Co pan o tym sądzi? Proszę pani, tu chodzi o te fałszywe zgłoszenie na wasze gospodarstwo, tak? Jakie? Nie, no tak. No przyleciał helikopter i oni mówią, że chłopowi ręka odpadła, że to, ale że tamto. Ale ja nie wiem, czy pani wie. Proszę pana, ale ja nie zgłaszałam tego. Ja nie wiem ale skąd nie to. Wiem, czy, ja nie wiem, czy pani wie, ale o to nie ma żadnych zarzutów. No ale, no okazało się, że to było kłamstwo, proszę pana. Ale proszę pani. O to nie ma żadnych zarzutów w stronę pani. Jak to? To już jest to no to jest wyjaśnione, to jest wiadomo, że to nie pani dzwoniła, nie Jarosław. Tu chodzi no. O coś innego. O pani co? Tego nie wie? No proszę nie pani, za bardzo. Tu chodzi o wyłudzanie haraczy, o wyłudzanie mandatów, podszywanie się pod funkcjonariusza. Jest bardzo dużo zarzutów. Co? Przemilowanym samochodem, przerobionym samochodem pod policję. No proszę pani, no jest dużo bardzo zarzutów i są nawet dowody w postaci nagrań, no i ja postaram się pani pomóc jakoś w tym. Dobra, proszę pana. Ja nie tego... Pani wie, ale grozi pani 15 lat więzienia nawet. Proszę pana, ja tego nie zrobiłam. Pani Nino, proszę być ze mną szczerym, bo... Rozmawiamy tutaj. Od razu mówię, że to nie jest nagrywane nigdzie. Proszę nie pana, jasny. Możemy po cichu, pan zobaczy. No, widzi cichu, pan? No. Tam po prawej stronie, o tam moi. Widzi pan? Widzę, o tam. Ona no, nagrywa. Ona nagrywa, zobaczy pan. No, pewnie nagrywa. Po, podejdzie pan. Dobra. Zobaczy pan, tutaj. Nie, pani... Ale spojrzy pan, tutaj przez okno widać. Tam jest baba, widzi pan w celi, ona nasikała chyba. Widzi pan? O kurde. I to, tu się tak wszystko kameruje, proszę pana. Więc lepiej uważać, co się gada. Wie pan? Znaczy ja tu nie w tym celu. Chodzi mi o to, pani Janino, że po prostu chcę pani pomóc, tak? Chcę pani pomóc, żeby pani stąd wyszła jak najszybciej. Panie, odejdźmy od tej kamery! Tutaj. Dobrze, ale powiem pani wprost, że raczej bez kaucji się nie obędzie. Czy ma pani jakąś gotówkę, którą... Ja no, na pewno. Ja nic nie płacę.
Wie pani, ciężko myślę, że bez kaucji będzie. Ja oczywiście będę starał się panią bronić, ale ja muszę wiedzieć też informacje. Proszę pani, proszę odpowiedzieć mi na kilka pytań, okej? Okay? Dobrze, ale szczerze proszę ci pani, nie, ci kłamać. Szczerze, szczerze, może pani cicho mówić, jeżeli pani chce. Nie? Dobra, dobra, to ja będę po cichu dobrze, gadała, no. Dobrze, w takim razie pierwsze pytanie. Czy ma pani coś wspólnego z tymi zatrzymaniami i wyłudzaniem mandatów od ludzi? Mam. Ma pani imię, tak? Mam. Dobrze. Czy prawdą jest to, że została pani zatrzymana kiedyś i pani samochód stoi na parkingu policyjnym, który jest przerobiony na samochód policyjny i jest to pojazd marki Audi? Tak, to prawda i warty 250 tysięcy. Dobrze, zadaję trzecie pytanie. Czy stosowała pani rękoczyny wobec ludzi zatrzymanych podczas wyłudzeń mandatów? Tak, to prawda. Dobrze. Czy pamięta pani takiego młodego... Oto mały łachudra, rozedrę go. Proszę mi dać dokończyć, proszę mi dać dokończyć. On mnie nagrał! Proszę powiedzieć. Tak. Dobra, będzie rozderty jak wyjdę. Proszę mi odpowiedzieć tylko na pytanie. Będzie rozderty jak kot. Proszę mi tylko odpowiedzieć na pytanie, czy pamięta pani tego młodego chłopaka, który zabrał samochód do ojca i pojechał właśnie na przejażdżkę i pani go zatrzymała? Oczywiście, masz pan jakąś flaszkę, bo na ciężko nie wytrzymam tego. Znaczy, no to teraz ja tylko coś pani powiem, dobrze? Proszę pani, to był syn komendanta. Ma pani niemałe kłopoty teraz właśnie. On to wszystko nagrywał w samochodzie, również była ukryta kamera. O nie! Która wszystko rejestrowała z każdych stron. Jest pani nagrana z każdych stron, widać wyraźnie twarz, auto. I proszę pani, powiem pani wprost. Dobra, pan mi powie, co mam zrobić. Wywieźć go, porwać, jaka najlepsza metoda na to. Dobra, ja załatwię, jego trzeba porwać. Może ci go być. Jak na razie, to pani co najwyżej może się uzesrać. Przepraszam za takie określenie, ale jest pani w areszcie i proszę pani, jeżeli nie zaczniemy szybko działać, będzie pani siedzieć 15 lat. Więc musimy pani po prostu zaufać. O cholera bita. A panie, ja myślałam, że... Panie, ja myślała, że największy mój wyczyn to jak tego syna sołtysa, żem porwała. Ale to się udało wszystko załatwić, bo to wszystko poszło na tego cholera sprzedawczyka. W niego wszystko tam się wynikło. No a kto wiedział, że on syn komendanta? Mówicie, pani słyszy? Ostatnie 5 minut. Gadają z głośników już cholery bite. Pani kochana, więc muszę ja przedstawić wszystko, jaki jest plan działania. Jaki jest plan działania, dobrze? No, dobra. Pierwszy plan działania, pierwszy punkt. Musi mi pani zaufać. Wobec tego nie osiągniemy naszego założonego celu. Po drugie. Jestem bardzo dobrym adwokatem, ludzie mnie znają, ludzie mnie szanują. Jak tutaj przyjechałem, proszę pani, na start miałem ciastka, kawę, wszystko. Wie pani, ile Jarosław zapłacił? Jak już jesteśmy kolegami, nie wziąłem od niego tyle, ile biorę normalnie. Normalnie biorę, proszę pani, 20 tysięcy, takie sprawy, od niego wziąłem 10. Jarek zapłacił za mnie tyle! Tak, 10 tysięcy zapłacił. Ja pierdzielę, on za rozrzutnik jak kupował, jak 10 tysięcy płacił, to mu ręka drżała, tak żałował, a za mnie zapłacił. Jaki ten Jaruś kochany. Powiem pani tak poza tym, że no jak Jarosław do mnie przyjechał, to bardzo, bardzo płakał, tak? Że tak się wydarzyło, no. Proszę pana! Żeby coś z tym zrobić. Ja tego nie ukrywam, no pieniędzy Jarkowi nie dam, no bo tam trzeba jakby moje gospodarstwo wybudować, maszyny kupić, ale pan przekaż Jarkowi, że możemy się rozliczyć w naturze. Powie pani co przekaże, ale wątpię, że Jarosław będzie na takie coś chętny. A dlaczego? Teraz od niego stuje starszej kobiety, tak to od razu mówię. Pan się mylisz. Mylisz się pan bardzo dosadnie. Młodsze kobiety. Dobra, nieważne, cały czas. Proszę pani, musi mi pani zaufać i plan działania jest taki. Proszę pani, musi się pani przyznać do tego, że pani wyłudzała... O nie, na pewno. Musi się pani. Nie ma szansy na to, panie! Podsłucha mnie! Musi się przyznać, że wyłudzała mandaty. Ale pani Janino, nie może pani się przyznać do tego, że spowodowała pani Janina wypadek wtedy tamtą audycją. To nie była pani Janina. W
Ktoś ukradł pani ten pojazd i tyle. Nie ma na to żadnych dowodów. Nie ma na to dowodów, że to była pani Janina, bo za to najmniej no dobra. Pani nie ma za to. I tak, i może się pani przydać do tego, że wyłudziła pani haracze, ale tylko jednorazowo, podczas tego, kiedy było to nagrane. Wtedy ten jednorazowo, wtedy kiedy jest, bo nie ma żadnych dowodów na to, że to było jeszcze pani przesłanie Janiny robione przez... No a jak znajdą tych... A jak znajdą tych, co im wszystkim ukradłam, co? Nie ma na to dowodów. Czy ktoś nagrywał to wtedy? No jeden gościu, ale mu telefon zgniotłem. No to właśnie. Dowód jest tylko na to wtedy, na tego dzieciaka. Tam były kamery w samochodzie, on zresztą też miał taką ukrytą kamerkę. To było nagrywane. Więc do tego może pani Nina się przyznać. I to podciągniemy pod kaucję. Myślę, że dałoby radę, żeby pani Nina przed kaucją wyszło. Do innych rzeczy pani Nina się absolutnie nie przyznaje. Tylko do dobra. Tego. Ale nie może się pani Nina wszystko nie przyznawać. Bo będzie problem, więc słucham mnie pani Nina, dobrze? Panie, ale... Ostatnie minuta. Powtarzam, ostatnie minuta. Jeszcze dobra, chwila! Dobra, słuchaj pan! Panie! Słucham! A ten... No a do tego, że samochód przerobiłam nielegalnie, to ja się nie przyznam! Nie przyznaję się do tego, na to nie ma żadnych dowodów! Czyli... Co pani nie przy... Czyli co? Jak coś, to... Mam gadać, że mi ukradli samochód i przerobili, tak? Tak. Dobra. Tak. Ale komu ja mam to gadać? W sądzie? Będzie rozprawa sądowa. Dobra, ale mogę już stąd dzisiaj wyjść, wychodzimy razem, tak? Niestety nie. Jak to nie? Do rozprawy sądowej musi tu pani nabyć. Rozprawa ja zaraz robię raban, ja burzę drzwi, uciekam. Rozprawa sądowa będzie kilka dni i od rozprawy sądowej wszystko będzie. Jeżeli uda się wszystko zrobić na kaucję, no to wtedy. Wtedy pani Nina wychodzi, wpłaca ktoś kaucję i pani Nina wychodzi i jest wszystko tak gitara, nie? I jakieś tam zawiasy ewentualnie, a tak to wszystko okej, nie? No dobra, ale zobaczymy, no. Bo to nie obiecuję, bo to nie jest pewne, nie? Może być tak, że nie wiem, jakieś 2 lata odsiadki będą musiały być czy coś. Postaram się nie. Jestem bardzo dobrym adwokatem, więc postaram się poprowadzić to wszystko tak, że będzie w porządku. Proszę się nie martwić. Dobra, no. Proszę się nie martwić, nie? Ale to proszę ja... Proszę wychodzić. O cholera. Niestety, no już ogłaszają, no będę musiał iść. Ale tak jak mówiłem, przyznać się tylko do tego, co powiedziałem. Do więcej niczego się nie przyznawać. Dobrze? Ale to dzisiaj jeszcze będziemy, jak to pytał ci coś, czy już dzisiaj nie? Dzisiaj już nikt nie będzie pytał. Na rozprawie sądowej to ma być w ciągu kilku dni. Rozprawa sądowa. Będzie pani Nina transportowana na rozprawę sądową i tam będzie wszystko wyjaśnione, tak? To ja sama pojadę samochodem, dobra? Nie pojedzie pani Nina, bo pani zaraz przyjdzie pewnie po panią i będzie wie pani, aresztowana. Ostatni raz powtarzam, proszę wychodzić. O kurde. Dobrze. Dobra, już jedzie, że wychodzę. Dobra, pani Nino, jesteśmy cały czas w kontakcie. Dzisiejsze spotkanie dobiega końca, ale jeżeli pani chce, mogę przyjechać nawet przed rozprawą. Pogadamy jeszcze o tym i na rozprawie będę panią jej nie bronił. Pani dobra. Przytykiwać. Po prostu przytakiwać i tyle. Dobra. No, okej. Ale nie da się podejść, bo oni będą kombinować, policjanci i panią Janinę, podejść z chłopami. Proszę nie odmawiać składania zeznań, bo pani do tego prawo. Dobra. Zeznań, żebym to ja przyjeżdżał i z nimi rozmawiał. Dobrze. Dobra. Wszystkiego dobrego, proszę się zastosować. Jak będą mnie pytali, to gadać, że ty będziesz gadał, tak? Tak, proszę powiedzieć, że po konsultacji z adwokatem ma pani prawo do odmawiania składania zeznań. Nie, ja będę gadał jak prezeska, że mam od tego ludzi. Pamięta pani o tym, że policjanci wszyscy tutaj nagrywają, panie rozmawiają, oni wszystko nagrywają. Bo to są łachudry, panie! Do zobaczenia! Dobra, ja idę z panem. Nie, proszę szybko! Idzie! Chodzić! Szybko! Idzie do chałupy, chodź! Szybko, dobra! Dobra, nie stresuj się! Kurde, widzowie, jaki to... On jest taki płochy! Jeszcze raz taki wybryk i będzie problem. Powtarzam, jeszcze raz taki wybryk. Kurde, zauważyli! Zauważyli, ale jaki ten adwokat, jaki widzicie, on taki stresujący chłopak. Widzowie, dobra, ale żarty żartami, tu jaki wybryk, wiadomo, znacie mnie, ja muszę czasem zażartować w sposób dobitny. Ale powiedzcie mi, co wy o tym sądzicie, że ja tu mam niby się przyznawać, że to, że tamto, a ja to mam w dupie, że do niczego nie przyznam raczej. Ja będę gadała, że nic nie zrobiłam, w dupie to mam, jeszcze planuję, a tu zaraz, kurde, niech mnie to...
tu kto przyjdzie, to ja zaraz myknę, ja już zauważyłam, że tu łatwo, ja zaraz stąd spiercielam widzowie i tyle. Dobra, rączki. O, o, ale tu rączki. Mnie nie targaj, chamie. Do ściany, rączki. Prostaku, nie targaj mnie. Jedna ręka. Dobra. No. Raz. Gdzie idziemy? Proszę pana, a ja widziałam, że tam się ktoś kręcił koło helikoptera, zobaczy pan. Ale serio mówię, o tam. Spojrzy pan, koło tamtego helikoptera chodził jakiś gościu. Tak, zaraz to zweryfikuję. Raz, dwa, na górę. Proszę pana. I wie pan co? Raz. Ale posłucha mnie pan, ja chcę tylko coś powiedzieć, dobra? Mhm. O, widzi pan, tam za helikopterem jest, chłop. I on coś kombinował. Patrzcie się, co masz. Dobra, podejdzie pan, zobaczy. Kurde, nie udało się. Czekajcie, jakby ci wchodził, jakby ci wracał, to robimy akcję. Ja od razu walę na prawo czy na lewo, czekajcie. Wtedy przyjechałem od prawej, to tam raczej jakaś droga i będzie wchodził, ja od razu walę. Walę szczupaka od razu pod bramę i uciekamy. Ja tu nie będę czekała na żadne sprawy. Zaraz robimy akcję, czekaj, niech on wróci. Ale będzie teraz zły, tylko wiecie, najgorsze jest to, że ja mam kurde kajdanki na rękach. To jest ciężkie. To jest ciężkie teraz do zrobienia, że im ja uciekała, bo nie mogę ręcyma machać, wiecie o co chodzi. A, dobra, szybko, bo on idzie. Słuchajcie, napiszcie mi w komentarzach, co ja mam robić, czy się przyznawać, czy nie. I w ogóle, bo dla mnie to jest w ogóle porąbane. Dobra, i czekajcie, akcja. Kurde. Gdzie? Uciekamy, widzowie, uciekamy, cholera! Uciekamy! Stąd się! Stąd się! Aaaa!